Witam ponownie wszystkich zebranych. Zapraszam na bardzo ładną wycieczkę, albo też wycieczki, bo można tego wszystkiego nie oglądać za jeden dzień, a sobie jeździć w różne miejsca i różnych rzeczy się nauczyć, różne rzeczy sobie pooglądać. To jest taka trasa powierzchniowa, że tak powiem. Poprzednia trasa, pierwsza, była po jaskiniach podkrakowskich i to, co się tam dzieje, w wybranych jaskiniach. Oczywiście temat jest bardzo rozległy. Tutaj w tej opowieści też będą wybrane stanowiska okolic Krakowa. Ich jest znacznie więcej. Na końcu będzie podana literatura, która no, może uzupełnić Państwa zainteresowania ewentualnie. Cofamy się dość daleko wstecz, o dziesiątki tysięcy lat, wtedy, kiedy o Krakowie w ogóle mowy nie było jeszcze, ani o hejnale z Wieży Mariackiej. Całe tutaj dorzecze Wisły i ta część z dopływami rzek, Wilgi, prawda, Prądnika i tak dalej, to wszystko były takie mokradełka, spod których wystawały miejscami takie pojedyncze pagórki. To były takie ostańce wapienne, na przykład na nich postawiono Wawel, takie ostańce są w Podgórzu. No i dużo by o tym mówić, ale mówimy o trasach archeologicznych, czy też geoarcheologicznych. Warto sobie uświadomić, jak to było z tymi zlodowaceniami w ciągu ostatnich niemal 2 milionów lat. Najdalej na południe sięgnęło zlodowacenie krakowskie, właśnie to jest tutaj, przekroczyło Wisłę. Oparło się też na Tatrach, gdzie lodowce się rozwinęły, powstały jeziora polodowcowe, prawda, takie doliny klasyczne polodowcowe, no i cała masa różnych form takich morfologicznych właśnie polodowcowych. No a tutaj w tym czasie nad Wisłą, którą mamy tutaj, tu jest rejon Krakowa, prawda, no działy się różne interesujące rzeczy. Nie tylko tu, no ale jesteśmy z Krakowa, to o Krakowie będziemy opowiadać, a nie o innych obszarach, gdzie też jest bardzo ciekawie. Tutaj mamy Wisłę pod Krakowem, zaczyna się to od Tyńca w kierunku na zachód i właściwie w wielu miejscach tutaj, zwłaszcza na brzegu północnym, na lewym brzegu, występują stanowiska archeologiczne. O nich no, nie opowiemy dzisiaj, bo nie zmieścimy się czasowo, nie można nudzić bez końca. Ale te stanowiska są znane w tym rejonie tutaj i w rejonie Kryspinowa, prawda, i w Wołowicach są kopalnie, stare kopalnie krzemienia. Tutaj trafiają się narzędzia i tak można by było opowiadać. Zacznijmy od Wzgórza Wawelskiego, które jest najbliższe wszystkim Krakowianom, ale i wszystkim Polakom. W końcu miejsca, gdzie mieszkali królowie. Tutaj mamy zaznaczony Wawel, stare mury krakowskie, rynek krakowski, kościół mariacki, wszystko to, co znamy. No, proszę sobie wyobrazić, że tego wszystkiego kiedyś nie było. Potem się to zaczęło, że tak powiem, rozwijać. Powstała osada otoczona wałem obronnym i fosą, tak zwana przedlokacyjna. No długo by też o Krakowie opowiadać, może kiedyś takie opowieści tutaj Państwu nagram, ale skoncentrujmy się na Wawelu. Na Wawelu mamy wapienie górnojurajskie, tutaj wychodzą spod murów Wawelu, zdjęcie jest nieostre, bardzo przepraszam, takie jest, jakie jest. To jest wiek między 160 a 145 milionów mniej więcej lat. To jest to, co kiedyś stało, jak tego muru nie było. To była po prostu górka wapienna. Na mapach geologicznych pana profesora Ryszarda Gradzińskiego lokalizacja wygląda w ten sposób, a stanowiska, o którym będę mówił, a nasze warstwy geologiczne w odpowiedniej kolejności od tutaj najmłodszych do najstarszych rozlokowane są, jak Państwo widzicie. Więc Wawel jest na takim właśnie ostańcu, takiej formie wapiennej, podobnej do tych, które się widzi na przykład w Ojcowie.
Tu mamy Dolinę Wisły, Wisełka sobie tutaj zasuwa, tu jest zrąb Lasu Wolskiego, Górki Twardowskiego, Pagórki Twardowskiego, no i tutaj tak dalej. Będziemy się obracać mniej więcej w tym rejonie, a w tym rejonie też jest dużo ciekawych stanowisk, nieco młodszych z okresu rzymskiego, badanych między przez panią dr Halinę Dobrzańską i całą masę różnych innych badaczy. Lokalizacja wykopów archeologicznych na Wzgórzu Wawelskim. Tu mamy zabudowę Wawelu tymi takimi kanciastymi obrazkami. Tu mamy podwórzec wawelski, prawda, znany. No tutaj odkryto kościół, tu zrobiono badania i tutaj znaleziono sporo materiałów różnych, w tym też prahistorycznych, starutkich, ze środkowego paleolitu. I w obszarach zabudowanych pod zabudową znaleziono w kaplicy Najświętszej Marii Panny w Rotundzie znaleziono też zabytki. Do tego powoli wrócimy. Co znaleziono? No nie są to bogate zbiory, bo w ogóle ludzi było, że tak powiem, 5 w Polsce mieszkało, z czego 3 mieszkała w tym czasie na Wawelu. No, zaludnienie było niewielkie, więc i przedmiotów jest niewiele. Ze środkowego paleolitu mamy takie, z takich lokalizacji materiały, z górnego paleolitu takie, no i niecharakterystyczne rzeczy. Wszystko bazujemy na pracach znakomitych naszych krakowskich prahistoryków. Tutaj wszystko jest podpisane, żeby nie było, że to ja to wszystko opowiadam jako moje. Tam trochę ręki do tego dołożyłem miejscami, ale nie za wiele. To jest fotografia niezbyt udana, jest starutka, że tak powiem. Zrobiona zresztą chyba jest z gazety, to przez moją magistrantkę. I to są rzeczy opisane przez naszych mistrzów, tutaj Kowalski, Kozłowski, Ginter, jako leje krasowe. Badania, które ja robiłem, nie chcąc się narażać tym profesorom sławnym, wskazują, że przynajmniej niektóre ściany tych otworów są, mają ślady aktywności, znaczy były po prostu wygładzane, poszerzane przy pomocy prawdopodobnie narzędzia krzemiennego. Część z nich nie ma odpływu, więc nie są to lejki krasowe na przestrzał. Prawdopodobnie są to małe lejki krasowe, które jeszcze poszerzono tendencjonalnie, bo tam są na ścianach ślady pracy. Być może one stanowiły przez jakiś czas elementy konstrukcyjne, do których wsadzono jakieś pale, jakieś drewna, coś tutaj na tym być może zbudowano. Potem one się zapełniły osadami i te osady zawierają materiał archeologiczny. Tutaj możemy zobaczyć, co też w zapełnisku tych lei występowało. Nic nadzwyczajnego niby, no ale w tych osadach właśnie były zabytki, glina i lastopiaszczysta, piasek. I tutaj są właśnie szczegóły. Geologa zainteresuje silny stopień zeolizowania przedmiotów wskazujących, że upłynęło stosunkowo dużo czasu pomiędzy ich używaniem a zdeponowaniem w zagłębieniach krasowych. To znaczy wygląda na to, że były dołki, prawda, krasowe, które być może poszerzano, na to wskazują ślady, że tak powiem, skrobania tych ścianek, tych lejów. No i materiał był wokół archeologiczny, wokół tych lejków krasowych. Potem leżał dość długo na powierzchni, został zeolizowany, czyli został, powiedzmy, podlegał procesom wietrzenia wiatrowego. Te narzędzia stawały się bardziej takie zaokrąglone, krawędzie traciły swoją ostrość i tak dalej. No i potem dostały się z biegiem okoliczności do tych dołków właśnie, gdzie znaleziono je w tych osadach. Tutaj są szczegóły dotyczące właśnie tych lejków krasowych.
Tutaj jest planik, to są centymetra, więc to są małe formy, mające po kilkadziesiąt centymetrów. Tutaj jest przekrój, to wszystko jest też według mistrzów, którzy to opublikowali. Tu są rysunki, zresztą bardzo piękne rysunki narzędzi kamiennych, z wyrobów kamiennych powiedzmy właśnie, i to jest ze środkowego paleolitu, no kilkadziesiąt tysięcy, lekko biorąc, lat. Widać, że no, są to narzędzia, które mają tutaj zatępione krawędzie, czyli tak robił facet ten paleolityczny, cyk, 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 prawda, tutaj zaostrzał, żeby ta krawędź była ostra. Tu mamy rdzeń z widocznymi wyraźnie miejscami po odbiciu od łupków. No, szczegóły są w publikacji. Także Wzgórze Wawelskie od dawna, jeszcze ho-ho, przed królami było obiektem zainteresowania. Było to dobre miejsce do obserwacji terenu, wysokie. Stosunkowo blisko płynęła Wisła, więc można było jakąś rybę chapnąć. No i jeszcze tam łaziły różne zwierzęta, na które można było zapolować. Teraz parę słów o stanowisku przy ulicy Spadzistej. Tutaj mamy mapkę. To jest ulica Królowej Jadwigi. Tu jest przejazd przez ulicą Piastowską, przez Rudawę, przez mostek. No a tutaj jest wjazd na ulicę, na ulicę Spadzistą, i miejsce, lokalizacja stanowiska jest tutaj, w tym miejscu. Tutaj jest taki fort austriacki z XIX wieku. No a widok na okolice z tego, z ponad stanowiska jest taki. Tu mamy całą dolinę Rudawy, no i tam miasto i kawałek Błoń. No a stanowisko jest w tym miejscu. Profile archeologiczne i geologiczne wyglądają w ten sposób. Są dosyć skomplikowane. Nad tymi profilami pracowało sporo ludzi, sporo osób z całego świata. Opis sam nie jest może tak trudny tych skał, chociaż tu też pojawiały się pewne dyskusje w gronie osób prowadzących badania, czy to jest les eoliczny, czy to jest les na wtórnym złożu, no takie genetyczne rzeczy, które no dla postronnego człowieka nie są istotne, natomiast przy rozważaniach różnych zjawisk, które miały miejsce przez te dziesiątki tysięcy lat, są niezwykle istotne. I mamy tutaj profile dwa profile lesowe z tego rejonu, z ulicy Spadzistej, profile szurf W i północny obszar stanowiska. To jest zrobione przez geologa zagranicznego, jak widać po nazwisku, opisane w publikacjach. A tutaj są szczegółowe opisy tego, co w tych profilach jest, bo jak Państwo patrzycie, tu są cyferki, prawda? I każdej tej cyferce jest przyporządkowana warstwa i jest tutaj jej dokładny opis, dokładna charakterystyka. Nie będę tego czytał, bo by zajęło za dużo czasu. W każdym bądź razie po przeczytaniu nasuwa się tutaj szereg różnych uwag bardzo ważnych, no dla specjalistów oczywiście, ale proszę sobie to ewentualnie przeczytać. Jeśli chodzi o odkrycie, ono było też kwestią pewnego przypadku i postanowiono tam poprowadzić badania archeologiczne. No już pierwsze rzeczy okazały się niezwykle interesujące, przede wszystkim dlatego, że pojawiła się ogromna ilość kości, głównie mamuta, choć nie tylko. Kościolodzy, czyli archeologiczni paleontolodzy, no, oznaczali gatunki różnych
zwierząt zdecydowanie dominuje tutaj mamut, no potwornie wielkie zwierzę, na które dzielni ci chłopcy tam polowali, i on się pojawia, jego kości pojawiają się w wielu warstwach archeologicznych, tych pokazanych na profilu. No miejsce było znakomite jako punkt obserwacyjny do polowań, dlatego że całą dolinę, szeroką dolinę Rudawy można było obserwować i zwierzęta, które tamtędy wędrowały, no i na nie polować. Z drugiej strony miejsce miało charakter obronny, bo od strony ulicy Spadzistej była dosyć stroma, właściwie prawie pionowa skała taka, prawda, wapienna, no i na tym, na tych półkach tam oni urzędowali. Jedną z najciekawszych rzeczy w tym stanowisku są ślady budowli, no, rodzaju schronisk czy też namiotów, ponieważ to był okres chłodny, nie było drewna, więc do budowy małych, takich kopulastych, że tak powiem, czy kopułowych schronów, rodzaju namiotów, wykorzystywano kości mamuta, które obciągano skórą. No jest to tutaj troszkę opisane, ale zachęcam do literatury, jest tam dużo więcej szczegółów. W stanowisku znajduje się też ogromna ilość bardzo zróżnicowanych narzędzi kamiennych. Tutaj są rysunki, to są na przykład ostrza. To jest ostrze do dzidy, prawda? Tych ostrz jest wiele różnych rodzajów. I to nie są zwykłe kamyczki, to wszystko miało swoje określone przeznaczenie, które prahistorycy bez problemów, prawda, oznaczają. Tutaj mamy następne rodzaje produktów, to są rdzenie, czyli kamienie, z których odłupywano odłupki, czy też wióry, długie fragmenty, z których robiono potem narzędzia. I jak widać, to bogactwo tych rdzeni, bo to nie jest kwestia przypadku, że sobie tak łupnęli, albo tak sobie łupnęli, to było wszystko dobrze przekombinowane. Znali strukturę krzemienia, wiedzieli, gdzie uderzać, bo jak się uderzy w krzemień nie z tej strony, co trzeba, to on się rozleci. A żeby dostać takie ostrze, takie jak powiedzmy ostrze w nożu, prawda, tylko z krzemienia, no to trzeba było być majstrem niezłej klasy. Zachęcam do literatury na ten temat, jest dosyć bogata i na wycieczkę można się tam wybrać, bardzo ciekawe. Wzgórze Świętej Bronisławy, no ono znajduje się tutaj w obszarze zrębu Lasu Wolskiego. Tutaj mamy Salwator mniej więcej, Rudawa tutaj dopływa i troszeczkę powyżej w tym rejonie znaleziono stanowiska archeologiczne. Też jest mapa geologiczna według profesora Ryszarda Gradzińskiego. I tutaj jest taka charakterystyka stanowiska bardzo ogólna, jego, że tak powiem, elementów historycznych, co tam znaleziono. No i tutaj jest teoria pana profesora Krzysztofa Sobczyka dotycząca, bo tam też kości mamutów całą masę znaleziono. Jak też z tymi mamutami postępowano, no bo było to potwornie wielkie zwierzę i no na pewno nie polowano na niego w miejscu, gdzie było stanowisko, tylko tam gdzieś w pobliżu, prawda, pewnie tutaj w dolinie, w przypadku wzgórza Bronisław, w dolinie Wisły. No i Krzysiu twierdzi, że to dostarczano poćwiartowanego mamuta, albo mamuty padłe też mogły się znajdować w obszarze stanowiska. Polował na mamuta w miejscu, bądź oczekuje na jego śmierć w nagłej sytuacji stresowej i tak dalej. No to cała masa jest różnych koncepcji, te są takie, powiedzmy, najbardziej wszechstronne. Jeśli chodzi o zespół archeologiczny, czyli materiały archeologiczne, to co tam znaleziono, no więc są kości mamutów, kości konia i wołu, to jest bardzo interesujące, no i bogate narzędzia krzemienne. Tutaj jest tekst do tego, polecam czytalstwo, przez sprawdzenie, co też tam popisane jest. Ulica Księcia Józefa Poniatowskiego,
to znowu się znajdujemy, powiedzmy sobie, pod zrębem Lasu Wolskiego, bo tutaj mamy ulicę Królowej Jadwigi, tutaj są Norbertanki, prawda, klasztor Norbertanek, Trudawa dopływa, wszystko znane redakcji, ulica Waszyngtona, która idzie pod Kopiec, tutaj ulica Księcia Józefa, Wisła, w tej chwili most jest tutaj mniej więcej. No i tutaj jest stanowisko. Kiedyś Wisła płynęła, jak widać, no dużo, dużo wyżej. Wisła płynie tutaj dobrych kilka metrów niżej, a wtedy płynęła pod Skarpą, tutaj w tym miejscu. Tu jest droga prowadząca pod forty, tak, koło radiostacji. Tu jest radiostacja krakowska. No i samo miejsce stanowiska, tak zrobiona fotografia, nie jest, powiedzmy, jakieś przejmująco piękne. Natomiast warstwa archeologiczna wygląda w ten sposób. Wcale nie jest gruba, bo tutaj jest jakieś 20-30 cm i w tym materiale znajdują się zabytki archeologiczne. I tutaj są przykłady profili, tu jest jedna z serii, bo tam tych profili jest kilka, ten teren jest dosyć zróżnicowany. No i mamy po kolei, jakie też są osady tutaj obserwowane. Do tego są oczywiście profile, do tego jest cała masa różnych badań i tak dalej. No ale przynajmniej część z tych osadów, bo takie żółtawe, szaro-żółtawe, to są lesy zmyte ze wzgórza ku podstawie, na stanowisko. Natomiast też są tutaj osady, które mogą być osadami wiślanymi, to znaczy przy wyższych stanach wody w Wiśle woda zalewała stanowisko, no i osadzały się różne interesujące osady, na przykład niebiesko-szare muły bez laminacji i tak dalej. To wszystko jest wykorzystywane do rekonstrukcji rozwoju Doliny Wisły w tym odcinku, prawda? A człowiek tutaj w określonym momencie przyszedł, zresztą na niezbyt długo prawdopodobnie. No a Wisła sobie płynęła przed i po, i tam różne rzeczy się z nią działy, meandrowała, opadała, wcinała się albo agradowała, czyli budowała osady i tak dalej. Tutaj jest profil osadów zrobiony przez dwóch naukowców. Pana profesora Sitliwego, to jest geolog w zasadzie, geomorfolog ukraiński, i profesora Krzysztofa Sobczyka. No, obrazek może niewiele mówi, ale dla specjalisty każda z tych warstewek oznacza określoną sytuację geologiczną. Zresztą na końcu widać tutaj wkopany jest taki element, nie wiadomo po co. Wyróżnia się takie poziomy wyższy, środkowy i niższy poziom kulturowy w tym rejonie. No i cóż my tu mamy z zabytków? To jest wyższy poziom kulturowy. Rdzeń, pięściaki, odłupki korowe i tak dalej. Cała charakterystyka, także tych narzędzi troszkę tutaj jest, może nie bardzo dużo, ale jest. To są rzeczy młodsze, no i rzeczy starsze. Krzemienie, kwarcowe otoczaki, poziom kulturowy odkryty pod współczesną glebą. Szczególnie będę omawiał, bo sam ich dobrze nie pamiętam, ale zapraszam też do publikacji. Bardzo pięknym stanowiskiem łowców mamutów jest stanowisko w Piekarach. Tutaj w tym miejscu mamy tyniecki klasztor w Tyńcu, prawda? No i w Piekarach lokalizacja stanowisk. Tutaj mamy też zaznaczone stanowiska w Kryspinowie z nieco młodszego, czy znacznie młodszego okresu czasu, bo tutaj są stanowiska z okresu rzymskiego. Między innymi, może są jakieś inne też, nie wiem.
No to jest widok z rejonu stanowiska, nie z samego stanowiska, z rejonu stanowiska na klasztor Tyniecki, bardzo piękny, trochę to wszystko pochmurzone. No a samo stanowisko wygląda w ten sposób, zlokalizowane jest na takiej górce i tutaj mamy, prawda, profil schematycznie pokazany, są objaśnienia do tego profilu, co jest co. Nawet tutaj jest mała jaskinka, prawda? I strony świata zachód, wschód. No miałem przyjemność też tam robić jakieś drobiazgi. Między innymi badałem kości zwierząt, głównie chyba mamuta, na które polowali ludzie. Bardzo ciekawe rzeczy, bo to po tylu latach te kości zacierają już zupełnie swój charakter, taki jaki znamy z żyjących organizmów, tam następuje szereg różnych procesów. Niektóre z tych kości są nadpalone, a więc trzymano je gdzieś w ogniu, gotowano, grzano, trudno powiedzieć, no, pieczono nad ogniem, prawda? A tutaj są odpowiednio opisane warstwy, co jest co, to znaczy tutaj jest profil, no i takie mamy rybki poznaczone, ósemka, jest tu gdzieś ósemka, nie ma ósemki akurat, no nie wiem dlaczego, ale nie ma, ale powiedzmy, że tam ten znaczek, prawda, siódemka, no to są osady deluwialne, stokowe, spływowe i tak dalej. Tutaj jest charakterystyka taka bardzo ogólna tego, co tam w tym stanowisku występuje, plus informacje o jaskini, która znajduje się w pobliżu i była badana przez profesora Krukowskiego. No i piekary 2, stanowisko lesowe, otwarte na wschodnim krańcu Cypla. To było też takie miejsce widokowe, z którego no, ówcześni myśliwi mieli świetny ogląd sytuacji w Dolinie Wisły. No, tamtędy maszerowały różne zwierzęta, więc można było na nie zapolować. Poza tym cała Dolina Wisły w tym czasie była dużo głębiej wcięta, głębsza po prostu była dolina, no, rodzaj takiego kanionu, można powiedzieć, na którym stały skały jurajskie. U podnóża tych skał były stożki, sypało się z tych ścian tego kanionu, sypały się kamienie i w tych kamieniach sypiących się były między innymi krzemienie, które bardzo interesowały człowieka ówczesnego, no bo to było życie, z krzemieni można było zrobić narzędzia i polować, prawda, na zwierzęta, no i w ogóle zjeść coś i przeżyć. Czasy były nielekkie. Proszę sobie wyobrazić, że podczas badań prowadzonych z profesorem Januszem Krzysztofem Kozłowskim i z panią profesor Anton Montewite pod Wiedniem, takie stanowisko Grubgraben, zresztą tam gdzieś coś wcześniej o nim opowiadałem, znaleźliśmy krzemienie właśnie z tego rejonu noszone aż pod Wiedeń, więc proszę sobie wyobrazić, no, nie było autostrad ani samolotów, trzeba było piechotą zasuwać pod ten krzemień. Jak to był cenny materiał wtedy? Zresztą uważa się, że prawdopodobnie Kraków właśnie powstał ze względu, czy w wyniku tego, że skutkiem tego, że są skały wapienne właśnie z krzemieniami, które były niezwykle cennym surowcem. Tutaj mamy opisaną charakterystykę poszczególnych stanowisk, piekary 2A, 3, 4, to wszystko sobie Państwo już sami łaskawie poczytacie. Większość z tych stanowisk jest dosyć bogata, materiału jest dużo archeologicznego, tych warstw archeologicznych jest wiele z różnych okresów czasu. No i na przykład w piekarach 2 jest aż 6 poziomów paleolitycznych i 2 poziomy dolnopaleolityczne, czyli bardzo stare. Tutaj człowiek już przychodził i siedział pod piekarami przez dłuższe okresy czasu, dziesiątki tysięcy lat temu. Dolina Nilu, no Boże, Dolina Wisły zupełnie inaczej wyglądała. No oczywiście
zabudowy w tyńcu całego klasztoru nie było, to była dzika dolina. Wisła płynęła wtedy szybko, bo niosła dużo wody, miała właściwości erodujące, wgłębiała się w podłoże. Tu są przykłady krzemienic, piekar ze śladami odbić, trudno powiedzieć, nie jestem specjalistą. No i Ściejowice jeszcze może. To jest mezolityczne stanowisko, które rozkopywały dwie panie, pani doktor Anna Dagnan-Ginter i pani doktor Chochorowska. Miałem przyjemność to stanowisko również badać. Ono znajduje się w Ściejowicach pod Krakowem, tu jest Wisła. Tutaj są piekary, te, o których przed chwilą mówiłem, prawda? Tutaj jest tyniec. No i taka skałka ostańcowa jest wapienna właśnie w Ściejowicach, na której, czy w pobliżu której znajduje się stanowisko mezolityczne, czyli dużo młodsze, dosyć bogate. Ja tu robiłem geologię, która no może kiedyś będzie wypublikowana. Tutaj też mamy takie wzgórki, na których jest masa krzemieni, duża część jest obrabiana. Tu mamy gminę Czernichów, a dokładniej mamy tutaj Wołowice. W Wołowicach w tym miejscu są te właśnie miejsca wydobywania krzemieni mniej więcej. No i tutaj Dolina Mnikowska, gdzie stanowisk archeologicznych jest sporo, między innymi jaskinia Zawalona, o której za chwilkę opowiem. To jest rysunek, schematyczny rysunek geologiczny Doliny Wisły, który zrobił pan profesor Kalicki w 1999 roku, czyli to ma już w tej chwili 21 lat, czy 20 lat. No i są pokazane miejsca, gdzie występują stanowiska archeologiczne. Tu płynie sobie Wisła, to on, ten rysunek jest przewyższony, jak się to mówi. Chodzi o to, że osady antropogeniczne, czyli te ze śladami człowieka, są tak cienkie często, że nie da się ich wyrysować w tej samej skali, co mapka jest, czyli to się przewyższa wtedy i no, wychodzą takie góry i doliny, no ale dla zrozumienia sprawy ma to istotne, że tak powiem, znaczenie. Wysokości są podane w stosunku do poziomu Wisły i możemy sprawdzić, że na przykład stanowisko na ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego mamy prawie 20 metrów ponad obecnym lustrem wody, więc ono jest dosyć wysoko wyniesione, prawda? Tu płynęła wtedy w paleolicie, płynęła środkowym, płynęła Wisła na tej wysokości. No potem wcinała się coraz bardziej. Tutaj tych zaznaczeń różnych stanowisk i dat, prawda, bo to są daty, jakie to są stare stanowiska, mamy sporo, czyli tu w takich osadach, w tym miejscu znaleziono materiał archeologiczny sprzed 6700 lat, plus poprawka, plus minus 130, prawda? No, także no tutaj jest geologia opisana, co to za osady są, jakie to są wapienie, prawda, i po kolei tam różne piaski, gliny i tak dalej. Można to przestudiować, siedząc chwilkę, szczegółowo czytając. Mówi się, że czy też panie specjalistki, pani Dagnan-Ginter i pani Chochorowska stwierdziły, że osady w Ściejowicach reprezentują środkową epokę kamienia, zwaną mezolitem, która się zawiera między 8 a 4,5 tysiąca przed naszą erą, czyli przed Chrystusem, czyli od nas to jest 10 tysięcy i 6,5 mniej więcej. No i tutaj są opisane takie wnioski z badań, że w tej kulturze, w tym okresie istniała tutaj gospodarka taka przejściowa między gospodarką przyswajającą, biernie wykorzystującą dobra przygody, a gospodarką wytwórczą, opartą głównie na rolnictwie. No jest taka króciutka charakterystyka. Tutaj mamy podane
szczegóły dotyczące materiału kamiennego, który został znaleziony. No więc to bez omawiania szczegółów, są to zbrojniki na przykład, wkładki krzemienne do harpunów i ościeni, czyli na ryby polowali, prawda? Robili sobie specjalne takie harpuny do polowania na ryby. Prasiekiera, więc drewno obrabiali, nie tylko wycinali drewno, ale też prawdopodobnie wykorzystywali te siekiery krzemienne do robienia łódek, takich dłubanek w pniach drzewnych, rylce, drapacze, rdzenie, to każdy z tych narzędzi ma swój podtekst, dlaczego się tu robiono. No i tutaj mamy przykłady różnych przedmiotów, od łupków, rdzeni, narzędzi właśnie stamtąd. Brzoskwinia. Następne bardzo interesujące stanowisko. Stara mapka jest niestety też pana profesora Gradzińskiego. W tej chwili tutaj w tym rejonie biegnie autostrada, prawda, do Katowic i w jednym z miejsc archeolodzy znaleźli bogate stanowisko prahistoryczne. Się okazało, że występują tutaj tak zwane kliny mrozowe. W obszarach tundrowych ziemia pęka w charakterystyczny sposób i właśnie wtedy, jak była tundra na południu Polski, również w rejonie Brzoskwini, to tak spękały tutaj osady, że powstały kliny mrozowe, to jest taki klin, o to, do którego wpadły narzędzia kamienne ludzi, którzy tam w pobliżu urzędowali. Charakterystyka tego zapełniska, tego leja i skał otaczających jest tutaj podana, gleba holoceńska i tak dalej, i tak dalej. A tutaj archeolodzy starannie powydobywali narzędzia. Tutaj akurat jest jakiś prawdopodobnie rdzenik z tego stanowiska. Tych narzędzi zrobiono całkiem, wydobyto całkiem sporo. Ja je tam jakoś przebadałem. No w każdym bądź razie w tym leju krasowym one się znajdują na złożu wtórnym. To są przedmioty kamienne, narzędzia, które wpadły do tego klina mrozowego, no i tam się zachowały. Tutaj jest literatura uzupełniająca dotycząca tego rejonu, o którym mówię, tych stanowisk, no i moja publikacja na temat surowców kamiennych wykorzystywanych w epoce kamienia. Stanowisk jest dużo więcej, to można o nich opowiadać godzinami. Zarówno o geologii, jak i o prahistorii, o zainteresowaniach ludzi ówczesnych. Temat jest bardzo interesujący, bo to w końcu są nasi pradziadkowie, prawda, którzy no, tutaj na tym terenie urzędowali tysiące lat temu. Prosi się zrobienie takiego przewodnika po okolicach Krakowa, takiego geologiczno-archeologicznego, czy też archeologicznego z dodatkami geologicznymi. Wiele ludzi to bardzo interesuje, dlatego też no, zapraszam do wycieczek, do szukania po literaturze, a ten krótki wykładzik jest takim, powiedzmy, zwiastunem, zebraniem pewnych rzeczy w niewielkim stopniu tylko moich, głównie wielu badaczy, którzy tutaj w tym terenie od wielu dziesiątek lat pracują. Pozdrawiam i zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia.